Cześć, Szymon Glonek, fotograficzny program bez nazwy. Jesteśmy na stoisku Benku na Targach Łódzkich. Ze mną Radosław Witan i co dziś w tym roku pokazujecie? Cześć, witam wszystkich. No pokazujemy wszystko, co mamy w ofercie. Stara gwardia nie rdzewie, jak to się zwyczajowo mówi. Mamy pełen zakres, w zasadzie wszystkie modele, które mamy w ofercie. Od 24-calowego modelu, poprzez model 27-calowy, kończąc na 31,5 cali. No dobrze, ale to konkretnie co to są za modele, do czego służą, bo może nie wszyscy znają Waszą ofertę i... Oczywiście. Tutaj mamy wystawione monitory serii SW, typowa seria monitorów dla fotografów. Najpierw mamy monitor 24-calowy o rozdzielczości Full HD. SW271 to jest model 27-calowy o rozdzielczości Ultra HD. No i 31,5 cala także rozdzielczości Ultra HD. Okej, dla kogo te monitory są dedykowane? No przede wszystkim dla fotografów, ale także dla osób, które filmują. Nasze monitory cechują się tym, że reprodukują barwy z najpopularniejszych przestrzeni kolorystycznych Adobe RGB, sRGB, ale także przestrzenie filmowe jak REC 709 czy DCI-P3. Także szczególnie zapraszamy też osoby filmujące. No, warto wspomnieć o tym, że standardowym wyposażeniem naszych monitorów, także też i 24-calowego od niedawna, jest osłona przeciwsłoneczna. Oczywiście pełna kalibracja sprzętowa tych monitorów. Dokładnie, o to chciałem zapytać, bo to jest najczęstsze pytanie osób, które fotografują, które potrzebują dobrze odwzorować kolory. Czy monitor można skalibrować i czy go trudno się kalibruje? Nie, monitor kalibruje się prosto, ale do tego trzeba mieć wyspecjalizowane narzędzia. Takim narzędziem na pewno jest kolorymetr, potocznie mówiąc kalibrator, oraz oprogramowanie. W naszym przypadku mamy autorskie oprogramowanie firmy Benku, jest to Palette Master Element. I tym, za pomocą tego oprogramowania oraz czujnika zewnętrznego firmy X-Rite albo Datacolor, możemy sprzętowo kalibrować te monitory do parametrów, które w danym momencie fotografowi czy filmowcowi są potrzebne. Dobra, gdzie to oprogramowanie mogę znaleźć? Dostaję je w pudełku, czy muszę kupić na stronie, czy ściągnąć sobie? Oprogramowanie jest darmowe i należy je pobrać ze strony bank.com.pl. Okej. I tam będzie prosta instrukcja, jak to krok po kroku, tak? Jeśli mam już kolorymetr, to... Tak, oczywiście dysponujemy instrukcją w języku polskim, także jest do ściągnięcia poradnik PDF. Oczywiście wszyscy autoryzowani sprzedawcy Benku w Polsce służą pomocą, także chętnie wytłumaczą, na czym polega kalibracja i jak ją przejść. Dobra. Szykują się nowości. Oczywiście. Kiedy? No, już niebawem mamy nadzieję, że pierwsze egzemplarze trafią do nas w czerwcu. Będzie to model SW270C. Będzie to model 27-calowy o rozdzielczości 2K, a więc 2560x1440 pikseli. Oczywiście pełen gamut Adobe RGB, DCI-P3 na poziomie 97%, kalibracja sprzętowa w nową wersję Palette Master Element. No, z ciekawostek i z takich rzeczy, które mogę teraz zdradzić, no to będzie nowy system zaimplementowany w tym monitorze, wyrównujący podświetlenie tego monitora zarówno w kolorze, jak i w natężeniu podświetlenia. Okej. Jeśli zapytam o ceny i tego, co już jest na rynku i tego, co będzie, to mniej więcej jak one się kształtują? To jest tak, że najtańszy monitor 24-calowy możemy kupić w promocji targowej już za niespełna 1800 zł brutto. Promocja targowa jest tylko, przepraszam, że od razu przerywam, tylko tu na targach, czy jakoś po targach jeszcze, czy przez internet też można? Doceniamy klientów, którzy przyszli na targi, więc dla klientów, którzy są tutaj z nami osobiście, promocja jest wydłużona. Dowiedzą się Państwo, przychodząc na targi. Wszyscy inni pozostali klienci mogą korzystać z oferty do 27 maja. Okej, super. Jesteście już kilka lat na tym rynku. Byliście znani na rynku dla gamerów, byliście znani na rynku biurowym. Jak klienci przyjęli, jakie macie zwroty od klientów, jeśli chodzi o jakość tych monitorów, jeśli chodzi o pracę z nimi? Opinie są różne, przeważają bardzo dobre i dobre. Staramy się i słuchamy swoich klientów.
Nowa seria, nowy monitor, o którym mówiłem przed chwilą, ale także i następne kolejne będą uwzględniały większość postulatów, które nasi klienci zgłaszają. Intensywnie naprawdę pracujemy nad oprogramowaniem Palette Master Element, które będzie wzbogacone o nowe czujniki, ale także będzie poprawiona funkcjonalność. Okej, mogę zdradzić kolejny szczegół. Jest obiecane, że proces kalibracji będzie przyspieszony i to znacznie, także wszyscy to odczujemy. Wiem, że to był jeden z czynników, na który klienci bardzo zwracali uwagę. Także staramy się w większości aspektów wprowadzać nowości w naszych monitorach, zachowując rozsądne ceny. Okej, no właśnie, a do tych cen, bo ci przerwałem. Tak. 1800. 1800 zł za model SW240. 2700 niespełna 50 za model SW2700PT i od razu chciałbym uprzedzić, ten model jeszcze długo będzie na rynku z nami. Model SW271, a więc ten o rozdzielczości Ultra HD, kosztuje niespełna 4300 zł brutto. No i model SW320, który kupimy już poniżej 6000, a nawet 5800 zł brutto. Okej, okay. Ten Ultra HD to pewnie głównie filmowcy. Oczywiście, ale fotografowie także. No przecież coraz więcej miejsca i przestrzeni roboczej na ekranie, tym szybsza i wygodniejsza praca. No dobrze, dziękuję ci bardzo i zapraszamy na stoisko Benku. Tutaj dowiecie się o promocjach, ale też o tym, co ciekawego w tych monitorach i dlaczego warto się nimi zainteresować. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję.